Rosja szykuje się do kolejnego etapu wojny. Wywiad o nasilonych działaniach. Rosjanie szykują się do kolejnego etapu wojny. Ostrzały wzdłuż całej linii frontu. Rosja szykuje się do kolejnego etapu działań ofensywnych w Ukrainie, ale zauważalna jest aktywizacja działań rosyjskich w Donbasie, ocenił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego CHUR, Wadym Skibicki. Odnosząc się do głosów o zakończeniu przerwy operacyjnej przez siły rosyjskie w Donbasie, Skibicki potwierdził, że wywiad zauważa pewną aktywizację przeciwnika. Są to przy tym nie tylko ataki rakietowe z morza i powietrza, stwierdzamy ostrzały wzdłuż całej linii frontu. Jest intensywnie wykorzystywane lotnictwo taktyczne, śmigłowce szturmowe, powiedział. Siergiej Szojgu pojechał na inspekcję. Oświadczył, że według wstępnych informacji minister obrony Rosji Siergiej Szojgu odwiedził zgrupowania wojsk rosyjskich i na spotkaniu podsumowano dotychczasowe działania oraz omówiono dalsze kroki. Według niektórych danych wręczał nawet nagrody generałom i oficerom, którzy najbardziej zasłużyli się w tej operacji, dodał. Wcześniej media ukraińskie informowały, że według rosyjskiego resortu obrony Szojgu przeprowadził inspekcję wojsk rosyjskich uczestniczących w wojnie przeciw Ukrainie.